Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO, znaczy w sumie nie LEGO Dimensions, chociaż z LEGO Dimensions, ale nie LEGO Dimensions, więc może trochę wyjaśnię najpierw, że jestem na swoim koncie, bo chcę mieć swój save no, dobra, może po prostu wejdźmy do LEGO Dimensions. A więc tak, jak możecie się domyślać z tytułu filmu, to tak, mam paczkę Sonika i właśnie z... O Jezu. I właśnie z tej paczki to będzie Let's Play, więc najpierw chcę po prostu zacząć. Nie grałem nigdy. Uwierzcie, nie grałem w ogóle nigdy w paczkę Sonika. Widziałem Let's Play z głównej kampanii, ale nigdy nie grałem i to będzie bardzo fajne. Mam nadzieję, że dobrze się będzie... To będzie krótkie. Tak, może z dwa odcinki poświęcę na to. Na przejście całej paczki Sonika. I od razu wam zapowiadam, że później jak już przejdziemy paczkę Sonika, to robimy serię live streamów, gdzie będziemy 100%ować paczkę Sonika. Homeworld i tak dalej, więc mam nadzieję, że to będzie fajnie. Ale nie chcę oglądać introdukcji, więc tak, mamy tutaj nasz normalny ten portal. Nie przeszedłem jeszcze całej fabuły, od razu też mówię. Connecting to the LEGO Dimensions server, ok, sizegame.pl. Ablated. Ok, więc załadujemy sobie grę. Poza Sonikiem tak naprawdę nie mam żadnych paczek, tak od razu też powiem. Jezu, ładowanie. Ładowanie w tej grze z jakiegoś powodu jest strasznie długie. No, bo jest zobacz, to jest prawie 21 MB z jakiegoś powodu na save, ale no dobra, no. Okej. Nie jest na metalowym, jest tak naprawdę na drewnianym, chociaż można powiedzieć, że jest sklejka. Mam tylko na padzie ustawionego Batmana i... The Dark Knight Rises. Nigdy nie pamiętam jej... Aha! Jestem w... Okej, dobra, nieważne. Save and exit. Ups, zapomniałem, że byłem w poziomie. Doktora Who. I prawdopodobnie będę musiał... wyciszyć ten moment, bo jest... muzyka nieprawna przez BBC. Dobra, teraz idziemy do głównego hubu. Ale nie grałem do Dimensions. W ogóle w sumie z naszego livestreama z LEGO Dimensions nie grałem prawie wcale. Dobra, a więc... damy tu Sonika. Dobra. Tak, so Sonic is required. Do you want to add the turtle now? Yes. Więc teraz chyba po prostu skatujemy. No wiecie, cięcie będzie i jak pobiorę paczkę Sonika, to... Wtedy się zobaczymy. Dobra, jesteśmy... po 20 minutach czekania. Tak, reload the hub. Mamy Sonika. Raz, o, dlaczego tak się dziwnie... Dziwna to... What the hell? Okidoki, co się teraz dzieje? Po raz pierwszy instaluję cokolwiek z... No więc mamy tutaj Sonika, który się rozpędza i swoją drogą Sonic jest tak szybki jak każdy inny pojazd w tej grze, więc to jest bardzo fajnie. No i oczywiście tu jest Roger Craig Smith jako Sonic, co nie jest fajne, ale... Okej, co teraz? Ten komputer. Więc mogę teraz wejść do tego poziomu, tak? Nie, w sumie wezmę Batmana i wezmę tą drugą. Level select. I
bo nie wiem co wybrać. Bolton. Okej, to nie. The Rings. The Shard. O, jest, Sonic Dimensions. Okej, czyli to jest World, a co mam po prostu kampanię. A więc no chyba nie będziemy dalej już, chociaż w sumie lewo, prawo, lewo, prawo. Muszę to zrobić, bo po prostu z tą nagrywarką trochę nie jest dobrze, jeśli chodzi o synchronizację, bo jest mało opóźnienie między tym, jak kliknę guzik, a jak się cokolwiek stanie. Ale dobra, no więc rozpoczynamy Sonic Dimensions. Swoją drogą mogą być takie sekcje małe live action, gdzie będę budował te różne takie pierdoły, więc to będzie fajne, I guess. Podoba mi się ten title screen. Ale muzyka niekoniecznie, jest taka trochę dziwna, więc Sonic the Hedgehog. Okej, i przechodzimy normalnie do gry. Mamy nasze Green Hill Zone, które wszyscy kochają. O Jezu. Sonic. Proszę nie rób jakiś tutaj... ognistych pięści. Dobra. Co to jest? Jumpy Sonic Dash tak. Dobra. Więc tu uczymy się o homing ataku tak naprawdę. Ale ja to oczywiście jestem pro z Sonika, czy tam niepotrzebne mi mówienie o homing ataku, bo już trochę tych gier było. Ciekawe, czy... Działa to z każdą, o kurde. To jest po prostu glitch, gdzie możemy sobie nieskończoność monet, a raczej pierścieni dawać, ale dobra, nie będziemy tu spędzać cały czas. Chciałbym zdobyć chociaż ten super duper tytuł jakiegoś, nie wiem, Lego Mistrz, coś, nie wiem jak to się Lego Dimension nazywa. A więc no, mamy, w sumie możemy tu grać w 2D, oczywiście, ale możemy też przechodzić w trzeci wymiar. I pewnie zaraz ktoś powie, to już lepsze niż Sonic Forces, ha, ale śmieszne, bo Sonic Forces ma sekcję 2D. To jest lepsze niż Sonic Mania. Dziękuję za uwagę. Czekam na hejty. Nie no, oczywiście nic nie mam do żadnych z wymienionych gier. Forces lubię, Manię lubię. Tylko oczywiście sobie żartujemy, ale jak to wiemy, w internecie nie można sobie żartować. Bo wszyscy będą urażeni o wszystko, wolę nie spaść tutaj. Trochę może... O ja. Spindasz można? O, mamy spindasz. Ale fajnie, że mamy spinner. Podoba mi się to. Muzyka ogólnie poziomów mi się... O, coś się stało. A i naszym zdrowiem są... Fajnie w ogóle to odzorowali, że nadal mamy zdrowie z Lego, że... Nie, nie chcę tak. Nadal mamy zdrowie z Lego, w sensie, że... Jakby to mam wyjaśnić... No, że mamy cztery nasze życia, lifeboxy akurat tutaj z oryginalnego Sonika są. Czy tam z Sonika... Nie, chyba on się nie różni. Dobra, z Sonika jedynki powiem. Tak, żeby było bezpiecznie. I... To jest normalne, no. Dla każdej gry Lego po czterech po prostu nasza postać się... Jak stracimy wszystkie cztery, to nasza postać się rozwala i wypadają z nas pierścienie. Sonic natomiast ma ekskluzywną taką trochę... rzecz, że on jak się go... O, tu jest właśnie ten moment, gdzie możemy po prostu sobie nabijać miliony tego. Kiedyś może tu przyjdę, jak będzie kruchomińska są w Lego Dimensions. Ale no. Sonika wypada zawsze jak dostanie obrażenia, co bardzo odzorowuje to, jak się zachowuje w swoich normalnych grach. Okay, win. Ale proszę mi tak nie robić, ja nie lubię jak się wewnątrz strzelali. Okej, więc mam tutaj... rozpędzanie Sonika trochę według mnie dziwnie... działa, znaczy...
jest fajnie, kiedy się rozpędzi tak w 100%, ale później to do samego rozpędzenia trochę, no, tak niezbyt jest. Nie wiem, coś mi po prostu nie pasuje w tej całej akceleracji. Okej, więc sobie tutaj chodźmy. O, nieśmiertelny, działa? Działa! Fajnie, że to zaprogramowali. Tak powiem, że działa. Nawet jest catchy ten utwór. Przyznam, szczerze. Oj, wszystko rozwalamy, jak dotkniemy. Chciałbym w sumie, jakby tak wydali soundtrack Sonic Dimensions, tak znaczy, to trochę jest taka sama. Tak samy myk jak z Sonic 4, że tu używają takiego jakiegoś specjalnego banku dźwiękowego, przez co. Powiem Sonic. Przez co to brzmi jak brzmi czasami, ale no. Jest nawet dobra, ale bardziej bym. God damn it. Bardziej bym wolał, jakby wydali może kiedyś z normalnymi instrumentami. Jestem ciekaw w sumie, kto był kompozytorem tych utworów dla Sonika, bo brzmią tak bardzo sonikowo, ale jednak to chyba nikt normalnie od Sonika tego nie robił. W sensie nie żaden Jun Snow, czy Richard Jacques, nawet dalej nie próbuję, czy to moja Octani, to chyba żaden z nich nie robił tego, z tego co mi wiadomo, więc no nie wiem, nie wiem. Halo są. O, jeszcze taki ruch. Sądzę, że tak, że Traveler's Tales powinno wrócić do robienia gier Sonica też. Bo jak wiem dobrze, Traveler's Tales już kiedyś robiło gry Sonica, Sonic R i Sonic 3D Blast. Dwie może nie tak bardzo sukcesywne gry, ale nadal bardzo fajne według mnie. Temat. I powinni wrócić. Oni powinni byli być tymi, którzy zrobili Sonic Boom. Znaczy, no fakt, Sonic Boom Rise of Lyric byłoby zarąbiste, jakby wydało po prostu Sonic Synergy na innych platformach, a nie. Znaczy, nie byłoby oczywiście bezbłędną grą, ale to nadal nie byłoby tym, co okazało się być Rise of Lyric. Natomiast Sonic Synergy miało bardzo dużo potencjału. Bo oczywiście, już wiele razy to powiedziałem, ale o Sonic Synergy to był ten prototypowa wersja, znaczy wczesna wersja tytułu gry. I wszyscy praktycznie w fandomie Sonica, którzy wiedzą o tym, jako betę Sonic. Okej, okay. Fajnie, że stare teksty są tutaj, że do bety Sonic Boom, która była ogólnie do wszystko, co było planowane do Sonic Boom, nazywają to Sonic Synergy po prostu, więc multiplatformowość, lepszy zbudowany świat, stary design postaci, to wszystko jest Sonic Synergy. I dlatego w sumie większość ludzi w sumie bardzo by chciało, żeby Sonic Synergy było wydane. Gotta get it back to Tails' workshop before Eggman works out our plan. Looks like I gotta go quickly. Okay, więc przeszliśmy special stage. Oczywiście nie będziemy przechodzić 7 czy już tam, z tego co pamiętam. I tak ten let's play będzie tłumaczony jak normalnie, jak moje let's play Sonic. I've got it! The final emerald! This time I'm one step ahead! Eggman! The perfect addition to my collection! What makes you think you can poach it from me? Decide if your friends are worth saving, or whether you want to stop me using this keystone device. Once I controlled time using the emeralds alone. Now I have the device. Their combined power will allow me to control the dimensions for generations to come. System charging. Focusing device. If only your plan was as flawless as your mustache, Egghead. Why, thank you, Sonic. You know, I think after 25 years of being archenemies, we've really grown a soft spot for one another, and... Hey! I think that plan's scrambled. See what I did there? What?
I released Tails, who released Knuckles, who saved Shadow, while Tails saved Big. Where's Amy anyway? Anyone seen her? System overpowering. Device unstable. Dimension breach. Not again! Tails, try and think of a plan. I'll be as fast as I can. Right, a plan. No i jesteśmy w Emerald Coast. Ach, jak fajnie znowu to wszystko usłyszeć. Muszę w końcu zrobić jakiś remake moich let's play z Sonica. To... Nie jestem do końca pewien, ale chyba ta linia była spóźniona lekko. Sądzę, że chyba Sonic powinien to powiedzieć. W sensie, że to, że sobie przypomina Emerald Coast, to powinno być najpierw, że idzie. I jak się pojawia, że właśnie biegnie miastem, jak się pojawia orka, to wtedy powinno być. Ah, no, I remember! Czy coś w tym stylu. Nie wiem, po prostu sądzę, że tak to właśnie było troszeczkę z dupy trochę. Że dopiero jak skończyliśmy to, ale no dobra, no takie. Nie wiem, co się w sumie stało, tak naprawdę. Ale no oczywiście, jak już możecie zauważyć, muzyka z Sonica jest tu też normalna. Jest tu oczywiście Windy and Ripley. Nie, zaraz. Windy and Ripley to była ta druga część Emerald Coast. Więc no, normalny Emerald Coast i Team Eggmana z Sonic Adventure 1 był w cutscence. Było trochę nawiązań. Oczywiście radzę wam właśnie patrzeć na to, że jest dużo nawiązań między innymi najbardziej w cutscenkach w sumie, więc no lepiej żebyście na to uważali, tak wam powiem szczerze. Bo to są naprawdę fajne rzeczy. No goddammit. Oj dobra, Sonic w Colors nawet pływałeś, więc... Okej, co my tu mamy zrobić? A! I teraz właśnie przejdziemy do pierwszej sekcji live action tego let's playa. Więc ja się z wami przełączę teraz na chwilę. Będzie mały timelapse mojego budowania tego. No i zobaczymy się za chwilę. Okej. Chyba teraz się nagrywa. Dobra, coś się dziwnego stało. Lewo, prawo, lewo, prawo. Więc no, jak mówiłem, nie będzie segmentów live action, bo to po prostu dupę wyszło, ale mam Sonic Speedstar i no teraz się prawdopodobnie ukaże. Jest Sonic Speedstar, więc chyba już będziemy mogli kontynuować normalnie z tym let's playem. Z tego co wiem jest jeszcze, znaczy no, na opakowaniu po prostu jest narysowane, jest jeszcze możliwość zbudowania badnika, ale... Z tego co mi wiadomo, nie jest on wymagany kompletnie do fabuły, jest on tylko chyba wymagany w... Nie chcę spindasza. Jak on szybko po prostu buduje wszystko, bo ja się. Badnik jest tylko chyba wymagany do... coś w Hubworldzie. No, wreszcie mamy wyjaśnienie, dlaczego Sonic w... Sonic and Sega używa tego pojazdu, więc i myk! Więc myk, pojechaliśmy, a teraz normalnie będziemy wszystko rozwalać, kurde! I dla tych, co się pytają, nie będzie prawdopodobnie żadnego let's playa poza tym z LEGO Dimensions, bo jak oczywiście no, nagrywam praktycznie wszystkie Soniki. Więc po prostu no, to się wlicza też Sonica, to, że bardzo chciałem mieć LEGO Dimensions i bardzo chciałem mieć paczkę Sonica, to po prostu kupiłem paczkę Sonica i o, teraz nagrywam. Tak. O, Jump on Panel 1, dobra. I'll get you, or my name isn't Dr. Dr. Eggman. Nawiązanie do starego imienia Eggmana, robotnika w Ameryce. Więc dobra, i myk. W ogóle co mnie bardzo denerwuje, to że sterowanie się przełącza
głupio w sumie w... między 2D a 3D. W sensie i tak to... bardzo jest... nie jest to po prostu... O! Może, no tak, zapomniałem, możemy grindować. Że po prostu to nas przełącza między 2D i 3D i to po prostu jest tak... No dziwnie się między tymi przełącza rzeczami. O, elo. Ale zaraz, przecież tych robocików Eggmana nie było w Sonic Adventure. Halo. Oni się dopiero w Sonic Heroes pokazali. Halo, ja znam swoje fakty Sonika. Pozywamy Travels, to jest nieznanie swoich faktów. Dobra, ale no mówię, no zrobimy livestream, na którym będziemy przechodzić paczkę Sonika na 100 Pro razem z Hubworldem i tak dalej. W tym... O kurde. W tym lespoju tylko to będziemy przechodzić całą kampanię historyczną i tyle w zasadzie. I myk! Co, nie możemy tego uruchomić? Co? O, mieliśmy... Bardzo mi się podobają animacje Sonika, jego ataki ogólnie. Podoba mi się. Dobrze zrobione jest to wszystko. Mogę to zbudować? Nie? Halo, słuchaj. No. I myk! Halo? O, 12. Coś tu mogę zdobyć. I znowu grindowanie. W ogóle czy ta właśnie panorama Station Square chce mi wmówić, że Green Hill Zone i Station Square są w jednym miejscu? Wait, what? Ja właśnie... Nie wiem. W sumie paczka Sonika jest jedną z najbardziej zgliczowanych, o ironio. Tak zauważyłem. No mamy tutaj nieskończoność pieniądzów. Jest chyba dużo out of bounds w niektórych poziomach. Temat w Labyrinth Zone wiem, że jest glitch na out of bounds. To jest ciekawe. To jest tekst Ryana Drummonda. Bardzo dużo jest tu tekstów nawiązanych do Ryana Drummonda. Ogólnie w całej paczce. Bardzo to są remake'i starych tekstów. No. Najczęściej to... God damn it. Najczęściej wypowiadanych przez Ryana Drummonda nie spotkałem się z jakimiś, którymi... Jason Griffith dużo wypowiada, to znaczy jest Long Time No See, ale no dobra, no. To Ryan też dużo mówił, więc no. Ale no znowu też powtarzam, cała ta historia będzie przez mnie tłumaczona, tak jak, że tak powiem, za dawnych czasów robiłem, jak jeszcze Soniki, jak prowadzę Let's Play Sonika z voice actingiem, to tam robię tłumaczenie, to tutaj również God damn it. Tutaj również będzie tłumaczenie. Kurde! Ej no, ten boss fight jest trudny. Ej, co? Dlaczego zebrałem monety? Bo oczywiście tutaj nie ma klatek nieśmiertelności jak w Soniku normalnym, tylko są po prostu mogą mnie strapować w damage'u. A to co? To jest pieniążek. Niebieski. Pieniążek. A tak bardzo się triggeruje, jak ktoś mówi pieniążek. My latest creation. I call it the... I'll come up with the name later. Jak ty? Prawdopodobnie coś z egg. Kurde, no, aż szkoda mi po prostu mówić na ich tekstach. Nawiązanie do usuniętego, nie. Do usuniętego tekstu o Mochao, gdzie... że wąsy Eggmana są sztuczne. I kurde, no... Szkoda mi właśnie gadać na ich tekstach, bo one są takie dobre. I nawiązują do różnych rzeczy. No
Okej, okay, chyba muszę użyć wychylania w sumie czemu. Powinno to się z samym Sonikiem robić, ale dobra, nieważne. Oj, we mnie wywaliło. Okej. Okay. Now what? Odpocząłem co niego powiedzieć tam. A. No, nie bądź taki. You're not doing so well. Do you need me to egg you on? Boom! Very good. Why don't you sit down and think of more puns while I fire? God damn it! Po prostu no, nie wiem, to teksty są zbyt dobre, żeby się na nich odzywać. No kurde no. A co mam teraz zrobić? To jest dobre pytanie. No jak mam po prostu czekać, aż znowu jak się z tym odpali. A! Myśli teraz, że mnie zabił. Chyba sobie frajeruj ile chcesz, tak wiem. Ja muszę to zrobić. Teraz jump on panel 1. Halo? Halo? Okej, okay. Ej. Okej, okay. Teraz nie będzie widział. Nie będzie wiedział, co go zaatakowało. I my! Bardzo mi się podoba model Eggmana. Ogólnie tak powiem wam. Chyba wskakujemy chyba, co nie? O! No, no i to, no to kolejny special stage, no. Okej! Okay. I my... Ogólnie jestem w sumie tak zdumny z siebie, bo... chyba jestem jedyny z Polski, który nagrał cokolwiek z LEGO... dobra, może nie cokolwiek, ale no... Przynajmniej paczkę Sonika i jestem prawie pewien, że jestem jedyny, który to nagrał. Bo w sumie chyba jestem jako jedyny w Polsce, którego obchodzi obchodzi i LEGO i Sonic jednocześnie. I chyba bardzo mało osób czekało na paczkę Sonica. To jest chyba jedna z tych najmniejszych rzeczy, jaka była tak bardziej zapowiedzianych na Anniversary Party. Chociaż ja bardzo śledziłem paczkę Sonica, jeśli chodzi o to, nawet... Możliwe, że na komputerze mam zapisany film z bety LEGO Dimensions, gdzie jeszcze Super Sonic nie był dobrze zaimplementowany, bo tak, w tej grze jest Super Sonic, niestety nie... Nie, jest w finałowej walce, nie, tak. Ale dobra, lecimy dalej. Hey, Baldy McNose here! You're toast! On toast, like an egg, man. I still have full control over the device, with or without the emeralds. I can access any dimension! Summon any enemy! Your metal counterparts! Get a load of this! Więc to jest oczywiście Silver Sonic z... Albo Robo Sonic, jak sobie tam chcecie. Więc to jest Robo Sonic z Sonica 2. Ten pan, w którym nawalaliśmy No, nawalaliśmy go przed walką z Deathek Robo. What up, Eggman? Dobra, szybciej tego spindasza dawaj, ja mogę to robić praktycznie cały czas. Ogólnie nawiązanie do Get a Load of This, bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podoba po prostu nawiązanie i przywiązywanie do detali w LEGO Dimensions tutaj, jeśli chodzi o paczkę Sonica. Po prostu robią lepszą robotę niż praktycznie oficjalni pisarze dla Sonica, czyli Pontak i Graf. Po prostu... Nienawidzę ich po prostu. A to jest Mecha Sonic z Sonic... Sonic 3 & Knuckles. Sonic 3 & Knuckles i główny w sumie Główny przeciwnik Knucklesa w tejże grze. Aha, dobra, to teraz muszę po prostu go unikać.
Faster! Może lepiej będę nałożyć sobie Eggmania. Wow! To jest trochę nieklimatyczne. Okej, więc teraz dupnie spindaszem postawę Eggmana. Nie! O, dobra. Uch, trafił. Halo? No i Mechasonic pokonany. I teraz gwóźdź programu! Metal Sonic. W ogóle jak nie bardzo to irytuje, że nie ma tu tylu... że nie ma tu aż tak dużo postaci, jak by się chciało, bo ja bym chciał praktycznie całą grę, można by powiedzieć, z... poświęconą dla Sonika, że tyle, że tak dużo jest... Fake Sonic. To inny Sonic, ale no... kurde, ja tak bym chciał, żeby więcej postaci było tu danych wcześniej, bo już LEGO Dimensions nie jest wspierane. Ale jakby character pack jakiś wtedy powstał, kiedy jeszcze było wspierane, to bym się strasznie ucieszył. Na przykład chociażby na Shadowa, to by po prostu było świetne. Kiedy musisz ratować... Coś mi to przypomina, kiedy musisz ratować twórcę przed jego własną kreacją. Halo, Metal Sonic? Może tak? Okej. My shiny shell! Time for me to fly! No i kolejny special stage. Więc po tym special stage'u chyba sobie, jak skończymy ten odcinek, no... ze dwa odcinki chyba raczej będą właśnie z tego LEGO Dimensions. To będzie bardzo krótki let's play, ale... ale mam nadzieję, że wam się spodoba przynajmniej tego, że będziemy robić live streamy jakoś oficjalnie z Sonika. Żeby po prostu prezentować. No w sumie to jest dobry właśnie motyw według mnie, żeby... żeby live streamować moje pogrywki właśnie z... na 100% tej gry, bo najpierw się zastanawiałem, czy... Dammit! Czy let's playa by właśnie nie zrobić... czy let's playa by nie robić na 100%, ale stwierdziłem sobie, kurde, nie chce mi się tak naprawdę robić, przechodzić tego wszystkiego od nowa i od nowa i od nowa, więc... najlepsze to chyba będzie po prostu na livestream. Okej. Więc teraz wychodzimy ze Special Stage'a. To będzie kolejna fajna cutscene. A jednak nie. So this is where Eggman went. It's like a little version of the so-called Metropolis that he built. Man, that takes me back. Tak, Metropolis Sonika 2, ale to będzie na tyle w tym odcinku z LEGO Dimensions, a więc dzięki wam za oglądanie, mam, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa pa! Chaos Control!